Cześć. W dzisiejszym odcinku sprawdzamy zawartość Expansion Decka. Oczywiście Expansion Deck wcześniej nie był otwarty, więc łączymy ten odcinek z unboxingiem. Tutaj blendy na krawędziach. Widać, że nikt wcześniej nie otwierał tego opakowania. Jeszcze ostatnia folia. Tak jest. Najpierw opakowanie, pudełko na karty. O. Powiem szczerze, że bardzo fajna jakość. Myślałem, że to będzie pudełko z kartonu. Jest to jednak pudełko z tworzywa. Myślę, że dużo wytrzyma. Jeszcze z rzepem. Kartą chyba separatorem. Bardzo fajne, solidne pudełko. Ok, co do kart. One są tutaj, widzę, poprzyklejane. Po kolei mamy tutaj 7 typów kart. Mamy podwójne wersje, w wersji specjalnej oraz w wersji zwykłej. Sprawdzamy. Pakujemy wszystko, wyciągniemy. Bardzo fajnie się prezentuje. Odbija w świetle. Kolejne. Bardzo lubię tą postać. Najbardziej tak naprawdę cieszę się z tego, że ta karta znajduje. Toku. Wersji blue. I Vegeta. I ostatnie karty. Ok. Bardzo fajna opcja z tym zestawem kart dla tych, którzy mają problem z wylosowaniem ich z deków. Jeden kart specjalnych oraz ich odpowiedniki w wersji zwykłej oraz bardzo fajne, solidne pudełko na swoją własną talię kart. Ciekawe, czy karty z... Tak, karty oczywiście, tak jest, w folice ochronnej również się tu mieszczą, także że to jest całkiem dobry zakup dla tych, którzy dużo jeżdżą ze swoją talią, dużo podróżują. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam do subskrypcji, zostawienia łapki oraz komentarza. Trzymaj się, cześć.